Jestem alkoholikiem, na imię mam Wiesiek. No ja może się skupię na tych problemach z tymi bliskimi, bo ja zobaczyłem, że jest to temat, który po prostu jest bardzo trudny. Ostatnio mi wyszło, że ja sobie sam zakłamywałem te relacje, a to o to chodzi, żeby spojrzeć na nie w prawdzie. I ja mam taki kanał na YouTubie i zacząłem troszeczkę mówić tam o swoich dwóch synach, ale mi ktoś napisał, żeby pan trochę więcej tam powiedział, nie? Na temat tych relacji. I ja zobaczyłem, że ja już jestem po prostu, że jest to trudne, że może dlatego właśnie ten program w czwartym kroku się robi te urazy, do kogo mam, a w ósmym kogo skrzywdziłem, żeby to spojrzeć na to wszystko, jak to się mówi, obiektywnym okiem. Ale najważniejsze to jest pierwsze, żebym ja pozbył się tych uraz, nie? Bo ja nie jestem w stanie z kimś rozmawiać, jeśli żywię do niego urazę. Nie? Nieraz po prostu wiem, że trzeba właśnie porozmawiać, żeby kogoś zrozumieć, nie? Żeby nie palnąć od razu w łeb, tylko z kimś, jak się rozmawia, to okazuje się, że można dojść do jakiegoś konsensusu. Nie? Ja tutaj przyszedłem dzisiaj na to spotkanie i tak naprawdę miałem tam urazę. Też jak tutaj Paweł mówił, bo tam na Facebooku tam widziałem czyjś tam wpis. No i tak naprawdę powinienem tam jakoś to zagrać, ale w tej wspólnocie właśnie oni wpadli na ten pomysł, żeby nie rozmawiać na tematy polityczne, ani na tematy religijne, tylko mówić o duchowości, o sobie, ale o swoich wadach. Nie zaletach, ale wadach. I jak ja się tak posłuchałem was, co mówicie w tej rundce, to mówię, co ja się mam tu wypowiadać, jak ja się tak naprawdę dobrze tu czułem. Mówię, ja pierdzielę, to gdzie ja pasuję z tymi swoimi problemami, nie? Mówię, jak tutaj ludzie mają poważne jakieś te rzeczy. No ale w tych relacjach to już nie jest tak kolorowo. I ja na dzisiejszy dzień chciałbym zadbać o relacje z samym sobą. Czyli wchodzę na meeting, jestem w dobrym stanie, czyli jestem w tym 11 kroku w więzi z Bogiem. Czyli jestem w dobrej więzi z samym sobą, bo tak jak psycholodzy mówią, to jest to prawdziwe ja. I jestem w zgodzie, to nikt mnie tutaj nie denerwuje i nic mnie nie drażni, nie? Ale tak nie, po prostu nieraz nie jest. Nie? Ja widzę, że ja wchodząc tutaj, ja już mogłem kogoś urazić. Słuchajcie, gdyby to była inna grupa, ja bym był na początku drogi, to ktoś by mi powiedział, to weź dupę w drogi i zapierdzielaj do sklepu po tą kawę, nie? A ja tu wszedłem i mówię, tak przekąsam, bo znowu nie ma kawy, chcę pan. Ja, słuchajcie, jak sobie zdałem sprawę z tego, nie wiem, coraz bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że przecież to nie jest restauracja, tu nie ma kelnerów, żadnej obsługi, nie? I trzeba wszystko samemu zrobić. Też mi się tak przypomina taka grupa
nas jest i jeden z naszych przyjaciół tam robi kawę i herbatę. Tam jeszcze wymagania niektórzy mają, nie? No, z tym, z tamtym. No. Także nieraz wydaje mi się, że już jestem fajny i wchodzę i od razu kogoś po prostu krzywdzę na początku. W ogóle nie myśląc o tym, a po prostu ten, na przykład tak jak tutaj, do Andrzeja, no, odezwałem się, bo ja mówię, no nie chcę coś przekazać, a tutaj ktoś gada, a nie chce gada, no nie, ale jakieś tam zasady tutaj są, okazuje się, że nawet te zasady to są umowne, bo jakby ktoś chciał gadać, to mógłby cały meeting gadać. Drugi mógłby cały meeting szturać krzesłem, nie? I nie można mu nic zrobić tak naprawdę, nic, bo tu jest pełna swoboda, nie? Tak dalej. Ale no, ja zapominam o tym wszystkim i bardzo szybko mi to leci do przodu i potrzebuję nieraz takiego hamulca, tak jak ja wczoraj miałem bardzo ciężki dzień, słuchajcie, mam chłopaka, który jest ze mną czytał i on co miesiąc wyjeżdża do Holandii, jest tam parę dni, i, no, ale, a nie pije dopiero tak krótko, tak jak tutaj koleżanka, nie? I był już tam w którymś tam momencie tej wielkiej księgi i ja wiedziałem, że ja muszę mu powiedzieć, żeby poszukał sobie innego sponsora, bo ja nie jestem w stanie mu pomóc, nie? Bo tam się spóźnił już chyba 6 razy. I ja mu powiedziałem, mówię, chociaż jesteś niewierzący, to Bóg cię bardzo kocha, bo zawsze trafiasz na mój dobry humor, nie? Jak nawet się spóźnisz albo zapomnisz tam o czymś, to ja akurat jestem fajnym tym, ale wczoraj akurat byłem w złym humorze i tak nagle dzisiaj umieściłem taki wpis na tej grupie sponsorskiej, tam jest nas kilkunastu, że ile to trzeba chcieć, żeby zrobić ten program, nie? Jak to dużo trzeba chcieć, nie? I ile trzeba cierpliwości, żeby wytrzymać takie różne, tak jak tutaj Agnieszka mówiła, takie zagrania podopiecznego, nie? Albo no, sponsora, nie? Ja pamiętam dwóch sponsorów, to jednego w Zakopanem 30 lat temu chciałem przez okno wyrzucić, bo się nie chciał przyznać, że rozlał kawę na dywan w pokoju u mojego kumpla, bo ja kocham. No. I mówię, to ty masz być moim sponsorem, jak ty jesteś śmierdzącym tchórzem, mówię, idź do niego na dół, albo ja cię wyrzucę przez okno. I on poszedł na dół, przeprosił go i później Felkowi powiedział, że chce go wyrzucić. I Felek mówi, dobra, to ja już ci będę sponsorował, nie? Bo Felek mi kazał 2 lata czekać, aż będzie mógł mi sponsorować, bo nie chciał więcej brać jak 2. Nie? Ja dzisiaj, i wczoraj niestety musiałem powiedzieć temu koledze i od razu tak mi się chciało rozczulić, że tak naprawdę jednego z tych podopiecznych to tak przeciągnąłem przez ten problem. Nie? I dzisiaj już miałem to napisać na tej grupie sponsorskiej, nie? Ale ten, słuchajcie, nagle zdałem sobie sprawę, że ten facet wiele lat zapracował sobie na to, nie? Żebym go przeciągnął. Nie? Że to też nie przyszło, jak to się mówi, że ja miałem dobry humor, czy coś takiego, tylko wiele lat wspólnych jakichś tam bardzo nieraz nieprzyjemnych historii, nie? Bardzo, bardzo trudnych, nie? I słuchajcie, i dzisiaj zadałem na tą jedną z tych grup WhatsAppowych, ponieważ musiałem przejąć obowiązki tego podopiecznego, zadałem takie pytanie, ilu pomogłeś ludziom w tym tygodniu? Nie? Jak ja pisałem odpowiedź na to pytanie, to jeden odpowiadał, chłopak, co 20 parę lat nie pije, drugi tam trochę mniej, ja tam 5 mi minęło. I tak naprawdę
żaden z nas nie pomógł drugiemu człowiekowi. Nie? Każdy, bo wypowiedziałem się na mityngu, bo tam coś, ale pomóc, tak naprawdę pomóc, nie? To czyli tak jak Paweł teraz, wstał i poleciał, żeby ja się napił kawy. Czy ja bym był w stanie to zrobić? Gdyby ktoś mi tu wszedł i powiedział, ty, nie ma kawy, to by nie przeklinam i tyle. No to prawda, bo on się zmienił. No. Także, słuchajcie, ja coraz bardziej dostrzegam i widzę, że muszę najpierw pracować nad tymi relacjami z samym sobą, z Bogiem, a dopiero właśnie pierwszą taką relacją to jest właśnie przyjście na meeting i żeby wszystkich pokochać. To nikogo nie żywić urazy, nie? Ja to zawsze powtarzam, jestem tak wdzięczny mojemu sponsorowi, że on wytrzymał ze mną pół roku czytając, chociaż powiedział, że się nigdy nie spóźniłem z tym. Ja chyba zaraz się spóźniłem, a może nie. A druga rzecz, mieliśmy bardzo ciężkie rozmowy i to takie rozmowy, wiecie, tak jak teraz nieraz czuję, niektórzy podopieczni chcą mi wykazać moją niższość jakąś tam tego, nie? I ja zobaczyłem, jak chciałem swoją wiedzę wykazać swojemu sponsorowi. Jak ja jestem mądry, jak on jest zacofany. I to tak naprawdę by doprowadziło do jednego. Nie do relacji, tylko do kłótni. Nie? A jednak on był powyżej tego. Nie wiem, czy on, czy ja. Jak to się zadziało, żeśmy nie skoczyli sobie do ryjów. Bo to by nie była jakaś tam przepychanka facebookowa, nie? Tylko po prostu... No by było bardzo niebezpiecznie, bo sponsor nie jest takim, jak to się mówi, tchórzem. No ja też do nich też nie należę. A bardzo blisko byliśmy parę razy. Nie? Także nie wiem, kiedy przyjdzie moment na tą rodzinę, na tych najbliższych, z którymi mam bardzo ciężkie relacje, słuchajcie, bardzo ciężkie. Ja na przykład jestem teraz na tej diecie 6 godzin, nie? Tylko 6 godzin jem. O czwartej ostatni posiłek i do widzenia, nie? I moja partnerka kończy nieraz pracę o 21:00 i ona dopiero je kolację, przychodzi pod telewizor, później sobie je jakieś ciasteczko, później jakieś chrupki, jakieś te, a ja jem od 10:00 do 4:00 i koniec. I wczoraj nie wytrzymałem i mówię, Madzia, czy ty całą noc będziesz chrupać? A akurat oglądaliśmy ten Yellowstone trzeci. I słuchajcie, ale powstrzymałem się, powiedziałem to grzecznie i tak dalej, także cały czas temat otwarty, bardzo dziękuję, że się mogłem odwirować. Dziękuję.